Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Ja nazywam się Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Jesteśmy na KSW Media Day i spotykamy polską królową MMA, czyli Ewelinę Woźniak. Ewelina, jak się czujesz przed pojedynkiem i czy waga już jest zrobiona, czy jeszcze troszeczkę trzeba je zbić? Witam serdecznie, czuję się bardzo dobrze, jak na ten moment zbijania wagi. No jeszcze troszeczkę zostało, ale to będę, dotniemy sobie te kilogramy tutaj ostatnie, jutro rano lub dzisiaj jeszcze wieczorem, ale dużo nie zostało, także wagi jestem raczej pewna zrobienia i czuję się też bardzo dobrze, jak na ten moment. Jak się czujesz przed tym pojedynkiem z Brazylijką? Jak sądzisz, będzie teraz wygrana? No bo wiem, że już kiedyś walczyłyście ze sobą. No jasne, że będzie, po to tam wychodzę. Nie, słuchaj, jestem bardzo zmotywowana. Zrobiłam wszystko, co mogłam w tych przygotowaniach, żeby wyjść zwycięsko z tego pojedynku, więc tak naprawdę stawiam na to, że to naprawdę będzie bardzo dobra walka. Jaki będzie wynik, zobaczymy, bo niczego w życiu nie można być pewnym, ale zrobiłam wszystko, żeby wygrać tym razem, żeby ten rewanż poszedł po mojej myśli. Zmiana klubu na Anko z MMA, trener Andrzej Kościelski. Czy te przygotowania były zupełnie inne niż wcześniej do tej walki właśnie z Brazylijką, którą niestety przegrałaś? Tak. Przygotowania były całkowicie inne. W ogóle schemat treningowy klubu jest całkowicie inny. Pierwsze 2 tygodnie dla mnie w Ankosie były bardzo ciężkie. Bardzo ciężko było mi się przestawić, ponieważ tam jest w ogóle inaczej wyglądają treningi niż Czerwony Smoku. Jest bardzo duży nacisk na zapasy, bardzo duży nacisk właśnie na tą płaszczyznę i trener Andrzej naprawdę robi długie i mocne treningi, więc było mi ciężko, ale jak już się przestawiłam, to zaczęłam widzieć efekty naprawdę przygotowania. Mogę śmiało powiedzieć, że to były jedne z moich lepszych przygotowań w karierze. No nie wiem, czy kiedykolwiek czułam się lepiej przed walką, także naprawdę super. Bardzo dobrze to słyszeć, tym bardziej, że klub Ankos przeważnie, jeśli jedzie na walkę, no to wraca zwycięsko i mam nadzieję, że będzie tak samo w Twoim przypadku. Jeśli chodzi o Twój narożnik w sobotę, to kto będzie w nim? Dawid Pasternak, koledzy tutaj z Ankosu, także trener Andrzej niestety nie mógł przyjechać, ponieważ jest na walce w Czechach, akurat tak się złożyło, że mamy w ten weekend bardzo dużo walk, trener Andrzej jest w Czechach na gali, Hubert Lotta jest z zawodniczką UFC Lucy Pudilową w Las Vegas, także musieliśmy się podzielić, ale trener Andrzej przygotował mi odpowiednio, pozostawił tutaj chłopakom plan działania, także wiemy, co robić. Ewelina, po tym pojedynku jeszcze w tym roku będziesz po prostu wołała federację o walkę, czy jednak będziesz chciała sobie już odpocząć od tego MMA? Nie, no ja jeszcze w tym roku zamierzam zrobić co najmniej jedną walkę po tej, to tak myślę, że minimum jedną. Pojadę teraz po tej walce, odpocznę trochę na wakacje, a potem jesień, zima, zamierzam wrócić tutaj jak... Ja chciałam w ogóle nawet 4 walki w roku, ale jak będą 3, to będzie naprawdę bardzo dobrze, bo w tym roku wpadłam też w 2 kontuzje, w staw skokowy skręcony oraz więzeł rozbarkowo-obojczykowy, więc musiałam się z tego powyleczać, ale myślę, że do końca roku na pewno jeszcze jedną walkę zrobię. Wakacje będą w Tajlandii jak po tamtej zwycięskiej walce, czy jednak inny kierunek obierasz? W Tajlandii teraz jest pora deszczowa, więc odpuściłam, ale też taka trochę dalszy kierunek, bo Sri Lanka, także 2 tygodnie na Sri Lance na własną rękę, znowu fajna przygoda, po walce odpoczynek, przygoda w jednym, bo ja za bardzo leżeć w hotelu na leżaku i nudzić się nie lubię. Wiele osób mówiło, że ta walka, którą teraz będziesz toczyła z Brazylijką, powinna być już o pas, ponieważ no nie mamy w kategorii kobiecej tego pasa mistrzowskiego. A jak ty uważasz, czy Federacja KSW powinna już głęboko się nad tym zastanowić, że jeśli któraś z was wygra, to kolejną walkę powinna już toczyć o pas mistrzowski? No wiesz co, trudne pytanie, ponieważ no wszyscy uważali raczej, że ta walka powinna być o pas, ponieważ no tutaj stają naprzeciwko siebie 2 najlepsze zawodniczki, które zakontraktowało KSW i obojętnie, która z nas wygra, no ciężko będzie dać jej kogoś, no kto dorówna tym umiejętnościom, że tak powiem, no bo skoro ta walka nie była o pas, to dlaczego ktoś, kto tak naprawdę no, ma mniejsze umiejętności, tak miałby dostać tą walkę o pas, skoro jedna z nas została wyeliminowana? To by było takie no, średnie. Chyba, że sprowadzą kogoś z zagranicy, ale z drugiej strony też nie przyciągnie za bardzo polskich fanów, więc no, nie wiem, jak to potoczy się dalej.
Nie wiem, czy będzie ten pas, czy nie. U mnie to nic nie zmienia. Dalej trenuję, dalej mam taką samą motywację. Czy walczę o pas, czy nie walczę, to jest tylko dodatek tak naprawdę. Walczyłaś kiedyś w Łodzi, czy będzie to twój pierwszy raz? O kurczę. Chyba nie walczyłam w Łodzi, myślę. Nie. To chyba będzie pierwszy raz. No. Dużo kibiców tutaj przyjedzie za tobą? Trochę przyjedzie, trochę znajomych, rodziny jak zawsze, także na pewno. Ewelina, nie będę dłużej męczyć, porozmawiamy sobie bardziej po tym ważeniu albo po wygranej sobotniej walce. Co byś chciała przekazać do swojej rywalki? Ostatnie słowa. Dajmy bardzo dobry pojedynek, tak żeby polscy kibice byli zachwyceni i żeby o tej walce długo, długo, długo huczało w całym internecie. Po ostatniej walce na pewno długo huczało, bo świetnie wykończyłaś swoją rywalkę i życzę Ci tego samego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl